Wawel, Łazienki Królewskie, Malbork. No to wiadomo. To są wielkie atrakcje turystyczne przyciągające setki tysięcy, miliony zwiedzających. Wspaniałe zabytki. Wizytówki Polski najwyższej światowej klasy. Jednak w Polsce jest znacznie więcej skarbów, które czekają na odkrycie, choć czasem zapominamy, jakie perełki mogą kryć się właściwie tuż za rogiem. W dzisiejszym programie nasza bardzo subiektywna lista najbardziej niedocenianych atrakcji Polski. Niby wiemy, że są, ale jakoś je pomijamy czy o nich zapominamy. Zostańcie z nami. Przygotowaliśmy 5 takich naszym zdaniem najbardziej niedocenionych atrakcji Polski, oczywiście z naszej branży, z architektury i sztuki. Niektóre to będą pojedyncze obiekty, a niektóre no, to będą tacy bohaterowie zbiorowi. I właśnie od bohatera zbiorowego zaczynamy. To polska architektura drewniana. Nie wiem, czy macie jakąś książkę o architekturze polskiej u siebie w biblioteczce, ale zachęcam do tego, żeby do niej zajrzeć. Jeżeli macie taki jakiś podręcznik właśnie przekrojowy, architektura polska, czy historia architektury polskiej, czy jakiś bardziej szczegółowy dotyczący konkretnego wieku, na przykład architektura polska w XVII albo w XVIII wieku, i tak przejrzycie, ile tam jest architektury drewnianej, to możecie się srogo zdziwić, że bardzo, bardzo mało. Ja zrobiłem taką małą kwerendę w domowej biblioteczce i w niektórych książkach mamy na przykład 400 różnych przykładów i wśród tych 400 przykładów obiektów na przykład z XVII wieku, 5 albo 6 to są budynki drewniane. Także na kilkaset stron, ledwie kilka jest poświęconych właśnie budownictwu drewnianemu. A przecież w dawnych czasach proporcje były odwrotne. To nie monumentalna architektura z kamienia i cegły stanowiła większość tego, co się w dawnej Polsce budowało, ale właśnie architektura drewniana. I wydaje się, że przez wiele, wiele lat w ogóle polskie tradycyjne budownictwo drewniane, które także ma swoją historię, jest bardzo ciekawe i bardzo różnorodne, było przez badaczy architektury no, traktowane właśnie tak po macoszemu. Gdzieś na marginesie, gdzieś a trzeba jeszcze dodać coś z drewnianej, to dołożymy 2 czy 3 strony. Jednak jeżeli spojrzymy na to, jak z zewnątrz wygląda spojrzenie na polską architekturę i przejrzymy obiekty polskie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czyli to, z czego cała ludzkość jest najbardziej dumna, to największe dziedzictwo całej ludzkości, to z 16 wpisów dotyczących obiektów w Polsce, 3 dotyczą właśnie architektury drewnianej. To są drewniane kościoły południowej Małopolski, drewniane cerkwie regionu podkarpackiego i na Dolnym Śląsku kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy. Czyli 3 z 16, z których jeden to jest Puszcza Białowieska, więc z kulturowych to są 3 z 15, no to jest znacznie więcej niż 3 strony na 400. Trochę to jest tak, jakby zewnętrzni, zagraniczni eksperci najwyższej klasy bardziej doceniali nasze polskie drewniane dziedzictwo niż my sami tutaj. To się oczywiście trochę zmienia i odkrywamy to drewniane dziedzictwo, choćby właśnie dlatego, że aplikujemy o ten status dziedzictwa ludzkości właśnie dla obiektów drewnianych. Skansen w Sanoku, który gromadzi właśnie takie perełki drewniane, notuje 150 tysięcy odwiedzin rocznie, więc to jest dość dużo, ale wydaje się, że to dziedzictwo jest na tyle delikatne, że bardziej warto się nim zainteresować, bardziej warto zacząć odwiedzać te różne właśnie drewniane perełki. Raz, że póki one jeszcze istnieją, a dwa, że im więcej będziemy się nim interesowali, tym większe będą się znajdowały środki na to, aby o nie dbać, aby zabezpieczać je na przykład różnymi systemami przeciwpożarowymi i abyśmy mogli to nasze wielkie drewniane dziedzictwo, które często sięga średniowiecza, przekazać w całości i w jak najlepszym stanie kolejnym pokoleniom. Warto pamiętać o tym właśnie drewnianym dziedzictwie. Myśmy zrobili odcinek o drewnianych kościołach właśnie na Podkarpaciu. Wkładam go tutaj i muszę powiedzieć, że kiedy odwiedzaliśmy właśnie te drewniane kościółki, to często byliśmy jedynymi osobami w ich okolicy. Byliśmy jedynymi zwiedzającymi. Wydaje się, że jakby tych zwiedzających było 3 czy 4 osoby więcej dziennie, to w żaden sposób by nie spowodowało to żadnego zadeptania przez masowy ruch turystyczny, a więcej osób mogłoby nacieszyć oczy tym niezrównanym i wspaniałym pięknem, jakie jest właśnie charakterystyczne dla naszego kraju. A skoro mówimy już o tym, że mało osób cieszy oczy niezwykłym pięknem, no to przechodzimy do naszego drugiego bohatera. To będzie właśnie pojedynczy bohater Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Dawnej. To muzeum mieści się w dawnym franciszkańskim, 15-wiecznym gotyckim klasztorze, więc już samo to jest jakąś tam atrakcją, przynajmniej dla mnie. Ale oczywiście główną gwiazdą tego muzeum, perłą w jego kolekcji, nie tylko w jego kolekcji, perłą w ogóle w polskich zbiorach sztuki, takim brylantem malarstwa, jaki możemy zobaczyć w Polsce, jest ten obraz. Sąd ostateczny Hansa Memlinga z trzeciej ćwierci XV wieku. To jest obraz wyjątkowy. On jest wyjątkowy jak
jajko z dwoma żółtkami albo dorodny borowik na grzybobraniu. To jest coś, co byłoby ozdobą każdej kolekcji muzealnej, niezależnie od tego, czy mówimy o Muzeum Narodowym w Gdańsku, czy o Luwrze, czy o Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, czy Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To jest obraz najwyższej klasy światowej, a nie mamy wielu tego typu obrazów w kolekcjach polskich muzeów. Można przed tym obrazem spędzić godziny, przyglądając się mu, odkrywając co chwila coś nowego, jakiś kolejny szczegół, który Hans Memling namalował, kolejną warstwę, dostrzegając tą głębię, która jest wręcz wstrząsająca, poruszająca. To jest obraz, który porusza do żywego. Więc trochę szkoda, że tak mało osób ogląda go na żywo. W 2018 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Dawnej przyciągnęło tylko 35 tysięcy zwiedzających. I może się wydawać, że no 35 tysięcy ludzi to jest sporo, ale tak naprawdę to nie jest dużo, bo to jest raptem kilkanaście osób na godzinę otwarcia tego muzeum i inne muzea w Gdańsku przyciągnęły dużo większą liczbę zwiedzających. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Oddział Muzeum Bursztynu, ponad 90 tysięcy. Narodowe Muzeum Morskie, Oddział Okręt Dar Pomorza, 138 tysięcy. W Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, 140 tysięcy zwiedzających w tym samym 2018 roku. Więc to jest kilka razy więcej niż właśnie to muzeum, które samo w sobie jest piękne, ma bardzo ciekawą kolekcję, której perłą, której gwiazdą jest obraz absolutnie wyjątkowy w skali światowej. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak mało osób interesuje się jednym z najcenniejszych obrazów w zbiorach polskich? Jedną przyczyną może być to, że to muzeum jest poza takim szlakiem turystycznym. Jest dość daleko od tego turystycznego centrum, od głównego miasta, od Długiego Targu i tych głównych atrakcji turystycznych Gdańska, więc to jest specjalna wyprawa, żeby do niego pójść. A druga to są moim zdaniem fatalne godziny otwarcia. Nie wiem po co one takie są, ale mam wrażenie, że te godziny otwarcia, one same w sobie powodują, że ta frekwencja jest mniejsza. Gdyby je zmienić, można by chociaż spróbować je zmienić i być może wtedy udałoby się przyciągnąć trochę więcej zwiedzających. Warto odwiedzić Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Dawnej i trochę podbić te statystyki. Może też warto jakoś nakłonić władze do tego muzeum, żeby podeszły bardziej frontem do klienta i otworzyły się na zwiedzających, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć ten obraz na żywo, bo jest to coś wyjątkowego i wartego do zobaczenia właśnie na żywo, a nie tylko wiedzenia, że jest i że jest cenny. Naszym kolejnym bohaterem jest Muzeum Katyńskie w Warszawie. Przed chwilą Radek powiedział, że 35 tysięcy odwiedzających rocznie to niewiele. No to Muzeum Katyńskie zostało w tym samym 2018 roku, o którym była mowa, odwiedzone zaledwie 21 tysięcy razy. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jednym z powodów może być to, że to muzeum jest ukryte. Ono się mieści w Cytadeli Warszawskiej w jednej z kaponier, a takie budowle obronne to nie jest coś, co miało się rzucać w oczy kiedyś i też nie rzuca się w oczy dzisiaj. Więc żeby trafić do Muzeum Katyńskiego, to trzeba wiedzieć, gdzie ono jest i trzeba iść konkretnie do tego miejsca. Ale warto tego muzeum poszukać i warto je odnaleźć i się do niego wybrać. Też myślałam, że być może to muzeum jest mało odwiedzane, dlatego że temat no nie jest łatwą, lekką, szybką i przyjemną rozrywką. To jest temat ciężki, to muzeum opowiada tragiczną historię, ale są też muzea w Warszawie, które również opowiadają tragiczną historię i biją rekordy popularności. Tak więc po prostu chyba za mało osób wie o tym, że jest Muzeum Katyńskie. 2 lata temu mieliśmy okazję zrobić film o tym muzeum i wkładam go tutaj, więc możecie sobie obejrzeć przed waszą wizytą. A to muzeum warto odwiedzić oczywiście dlatego, żeby poznać tę tragiczną historię, a moim zdaniem historia nie powinna składać się wyłącznie z suchych faktów, dat i liczb, ale także z tych indywidualnych przeżyć i wspomnień i tego w tym muzeum jest bardzo dużo, ale nie tylko to co, ale też jak. Architektura tego muzeum również jest bardzo atrakcyjna i aranżacja bardzo współgra z treścią wystawy, podbija ten nastrój. To muzeum się nie tylko zwiedza, ale też przeżywa. I też na pewno niewątpliwym plusem jest to, że jak się je zwiedza, to nie robi się tego z tłumem turystów. Także Muzeum Katyńskie warto. Stare Fabryki to kolejny nasz bohater zbiorowy, ale z jednym wskazaniem. I oczywiście jest tak, że sporo takich obiektów poprzemysłowych w ostatnich latach się rewitalizuje w Polsce, przywraca się je do życia, nadaje się im nowe funkcje i dostosowuje do współczesnych wymogów. I to jest bardzo fajny trend. Ostatnio nawet o kilku takich inwestycjach mówiliśmy w naszych filmach z cyklu Polska przyszłości. Ale wciąż wiele takich fabryk jest opuszczonych, zapomnianych, niszczeje i no niestety nie brakuje też głosów, że nie warto ich przywracać do życia, że może trzeba je zburzyć, skoro są stare i niedostosowane do współczesności.
Moim zdaniem takie myślenie to błąd, bo w takich fabrykach, w obiektach poprzemysłowych kryje się niezwykły potencjał. One mogą być bardzo klimatyczne i też warto zauważyć, że detale tych budynków, że detale właśnie tych starych fabryk są naprawdę wysmakowane i próżno szukać tej jakości detali w wielu przykładach współczesnej architektury, nie tylko tej przemysłowej, no bo współczesna przemysłowa architektura, jak ją porównamy do tej dawnej właśnie wznoszonej z cegły, no to chyba każdy zobaczy różnicę. Ale wracając do tego pojedynczego wskazania, to będzie to bytomska elektrociepłownia Szombierki. To jest ogromny obiekt rozłożony na wielu hektarach. Wielkie, monumentalne hale są przez niektórych nazywane nawet katedrą industrialu. Elektrociepłownia Szombierki jest ujęta w takim śląskim szlaku turystycznym zabytków techniki, ale można ją zwiedzać tylko okazjonalnie, a szkoda, bo to jest obiekt wyjątkowy, którego ranga wykracza poza granice naszego kraju, czego dowodem może być chociażby to, że ostatnio została ujęta przez Fundację Europa Nostra na liście 7 najbardziej zagrożonych obiektów dziedzictwa europejskiego. Tak więc fajnie z jednej strony, że ten obiekt jest dostrzegany międzynarodowo, ale z drugiej strony szkoda, że jest wyróżniana na tej liście ze względu na stan zachowania, na to, że po prostu ta elektrociepłownia niszczeje. Tak jak wiele innych zabytków techniki, los elektrociepłowni Szombierki jest niepewny. Dlatego warto doceniać te obiekty, zabytki techniki, obiekty poprzemysłowe, bo moim zdaniem, naszym zdaniem mają wielki potencjał, który szkoda byłoby zmarnować. Lubiąż, zespół pocysterski. Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz o tym, że jest taka malutka miejscowość Lubiąż, w której jest wielki zespół pocysterski, być może największy klasztor cysterski, jaki kiedykolwiek zbudowano, dowiedziałem się już bardzo, bardzo dawno, chyba w podstawówce albo najpóźniej w liceum. Wiedziałem, że właśnie to jest taka gigantyczna budowla, z którą związane są jakieś niesamowite legendy, jakieś poszukiwania skarbów. Potem dowiedziałem się, że to jest budowla barokowa. Potem nauczyłem się już doceniać to, że to jest nie tylko barokowa, ale właśnie budowla wielka i wielkiej klasy artystycznej i architektonicznej. Nie tylko barokowa, ale także z gotyckim kościołem. Wiedziałem, że jest zrujnowana, ale zawsze myślałem, że to jest jakaś taka rzecz, o której wszyscy wiedzą, bo to jest tak wielka i wspaniałej klasy rzecz, że na pewno jest to wielka atrakcja turystyczna, że przyciąga mnóstwo zwiedzających, szczególnie, że jest niedaleko od Wrocławia i z Wrocławia do Lubiąża się jedzie chyba, nie wiem, pół godziny i to jest takie świetne miejsce na całodniową albo półdniową taką wycieczkę krajoznawczą. I kiedy przygotowywaliśmy się do tego odcinka i sprawdziłem, ile faktycznie jest zwiedzających w Lubiążu rocznie, no to byłem w ciężkim szoku, że to jest 15-16 tysięcy osób rocznie, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało, bo to jest kilkadziesiąt osób dziennie maksymalnie. A szkoda, ponieważ Lubiąż jest właśnie wyjątkowy nie tylko ze względu na skalę, na to, że jest tak ogromną budowlą, przytłaczającą swoim ogromem, że składa się z klasztoru, pałacu Łopata, które są barokowe i pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku i z gotyckiego, średniowiecznego kościoła klasztornego, że tam są te wspaniałe sale, chociaż oczywiście to jest zrujnowane i wiele wnętrz nie nadaje się do zwiedzania, no to jest kilka tych niesamowitych wnętrz, niesamowitych sal, jadalnia Opata, refektarz czy wspaniała sala książęca, które no, są zapierające dech w piersiach. Wejście do sali książęcej to jest przeżycie. Ja zazdroszczę Wam, jeżeli tam jeszcze nie byliście, że będziecie mieli okazję, jeżeli zdecydujecie się tam pojechać, że będziecie mieli okazję wejść do sali książęcej po raz pierwszy. Bo ja tam byłem kilka razy i za każdym razem byłem onieśmielony i zachwycony tym wnętrzem, a pamiętam, jak chodziłem pierwszy raz, to nie mogłem uwierzyć, że takie wnętrze w ogóle jest i jeszcze do tego jest w Polsce. Ja poświęciłem zajęcia moje na uczelni, kiedy pracowałem na Politechnice, właśnie Lubiążowi, właśnie sali książęcej. Pierwsze nasze seminarium internetowe w ramach Strefy Konesera, które zrobiliśmy z Natalią, także jest właśnie poświęcone sali książęcej. I ja tam opowiadam przez półtorej godziny o tym, co jest w tej jednej sali. Tak ona jest bogata, tak skomplikowana, tak złożona i tak fascynująca. I do tego jeszcze napisałem 34 strony skryptu właśnie o tym, jak wspaniałe to jest wnętrze, co znaczy, co opowiada, jaką historię ma w sobie i jaką historię próbuje nam opowiedzieć od 300 lat właśnie sala książęca w Lubiążu, od prawie 300 lat sala książęca w Lubiążu. Więc jeżeli byście chcieli wybrać do Lubiąża, do czego zachęcam, bo chyba teraz już jest ponownie otwarty i można ponownie zwiedzać już Lubiąż z przewodnikiem, warto się tam wybrać, warto dołączyć do naszego seminarium internetowego, żeby być tak naukowo przygotowanym właśnie do tego, co tam się zobaczy, czego szukać, kiedy będziecie zwiedzali Lubiąż. Możecie do niego dołączyć w linku w opisie. Teraz jest cały czas promocyjna cena 29 zł za dołączenie właśnie do tego seminarium. Warto odwiedzać nie tylko Lubiąż, ale
ale także inne tego typu zrujnowane zabytki, no bo im więcej osób będzie do nich jeździło, tym raz, że sam przychód z biletów będzie pozwalał na lepsze utrzymanie tych obiektów, a dwa, jeżeli wiele osób będzie się interesować losem na przykład właśnie takiego wyjątkowego, niesamowitego zabytku, jakim jest zespół pocysterski w Lubiążu, no to może znajdą się jakieś większe pieniądze na to, żeby na przykład innym wnętrzom, kolejnym wnętrzom przywrócić dawny blask. A bardzo, bardzo warto i Lubiąż bardzo tego naszego zainteresowania i naszej fascynacji potrzebuje i moim zdaniem zdecydowanie na nią zasługuje. A jakie waszym zdaniem są najbardziej niedoceniane atrakcje w Polsce? Co wy dopisalibyście do naszej subiektywnej listy? Czekamy na wasze komentarze i zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszych seminariów internetowych, w tym właśnie do seminarium internetowego o Lubiążu. Do piątku, 5 czerwca do północy obowiązują niższe ceny na nasze seminaria. To seminarium o Lubiążu kosztuje teraz 29 zł w promocyjnej cenie. Bardzo serdecznie zapraszam. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć ten film, o którym ja mówiłem, o drewnianych kościółkach na Podkarpaciu i tutaj, aby zobaczyć ten film, o którym wspominała Natalia, o Muzeum Katyńskim w Warszawie oraz tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.